Cześć. Dzisiaj kolejny odcinek, tym razem FarmCon. Otóż sporo się działo na FarmConie. Na wstępie od razu powiem oficjalnie, że to gdy publikowałem Wam informację o tym, że oficjalna transmisja się nie odbyła, bo był słaby internet, to nie robiłem sobie jaj, bo tak było naprawdę. W siedzibie Fenta po prostu była taka, no można powiedzieć, czarna dziura, jeżeli chodzi o zasięg internetowy. Nielicznym się udało, infrastruktura nie pozwalała po prostu na to. No i nie było oficjalnego streama. No śmiechy śmiechami, możliwości były pewnie różne, mniejsza o to, no bilety też się musiały rozejść, więc no, po części wiadomo o co chodzi. Ale myślę, że Giants będzie teraz do Gamescomu nadrabiał, że tak powiem, to wszystko, co się tam miało odbyć, czyli pewnie będziemy dostawali już takie oficjalne zajawki w dobrej jakości w związku z tym, co na FarmCon nie było. Ale dobra, bez zbędnego gadania, o Gamesconie powiem później. Więc jak wyglądała kwestia tego, co się działo na FarmConie? Tutaj mamy takiego cichego bohatera FarmConu, w zasadzie zakończenia FarmConu, a nawet trzech bohaterów w jednej osobie. Słuchajcie, i o co chodzi? Chodzi o NPC. Otóż pojawiły się pierwsze informacje, że w grze pojawi się animowany NPC. Tu macie go w tak jakby potrójnej postaci, żebyście mogli sobie porównać, jak wygląda mimika twarzy, jak wygląda mimika związana z oczami, brwiami itd., itd., bo tutaj ma się pojawić no, po prostu pełna animacja. Na potwierdzenie tego, że coś takiego do gry trafi, możecie sobie zobaczyć to na Steamie. Zobaczcie, macie tutaj wymienione wszystkie języki i tutaj macie po tej stronie tłumaczenie interfejsu. W języku angielskim macie pełny dźwięk i tutaj są jeszcze dodatkowo we wszystkich językach napisy. Czyli jak są napisy, jest pełny dźwięk w języku angielskim, no to pojawią się jakieś opcje komunikacji, dialogu, rozmowy lub też po prostu tego, że nie wiem, to nie będzie NPC, tylko to będzie gościu, który będzie Wam dawał tutorial na początku gry lub coś podobnego. W każdym razie jakieś animowane postacie lub takie, które będą dawały zadania lub będą jakimś tam, nie wiem, handlarzem, sklepikarzem. Ciężko powiedzieć, co tak na dobrą sprawę do gry nam wpadnie, ale między innymi na kanale CornHub i na innych to zostało potwierdzone, czyli info jest legitne i jest coś w tym temacie na rzecz. Druga rzecz jeszcze jest taka, która gdzieś tam się przed FarmConem pojawiła, pewnie Wam umknęła. Okej, mamy ryż, jest on potwierdzony, ale słuchajcie, jeszcze nie wszystko jest, że tak powiem, ujawnione. Tutaj macie kalendarz z uprawami, który funkcjonował w Farmingu 22, a to rozpikselowane coś to jest tutaj, no nie, to nie jest moja praca, to jest praca innej osoby, natomiast posłużyłem się tutaj tą grafiką, żeby pokazać Wam, że jak się dobrze przyjrzycie, to tutaj na samym końcu, w tym miejscu znajdują się jeszcze prawdopodobnie dwie dodatkowe uprawy. Zaznaczyłem trzy, bo tam jest jeszcze szpinak, więc jak go odrzucimy, to zostają dwie. I sądząc po tych wszystkich analizach, które zostały przeprowadzone, okresach, w których to wszystko występuje w kalendarzu oraz możliwościach, to tak jak Wam gdzieś tam już w pierwszych przebitkach dawałem info, to może być fasola, to może być groszek. Tak gdzieś tam się coś takiego pojawia, tym bardziej, że poparcie tej teorii jest w markach i w maszynach, jakie są już dostępne nawet i w FS22 i one też obsługują te uprawy, więc nie tylko to, co zostało tutaj zaznaczone, czyli te dwa rodzaje ryżu i ten szpinak, dodatkowo jeszcze coś takiego do gry może trafić. Nie wiem, jakim cudem udało się z tak malutkiej grafiki, tej, która była tam widoczna jako plakat w kolekcjonerce, wyciągnąć coś takiego, no ale zobaczymy. Nie wszystko jeszcze, pamiętajcie, do gry zostało zapowiedziane. Dobra, ale zostawmy te przeciekowe tematy od pana Arka. Zacznijmy od tego, co było już konkretnie powiedziane na FarmConie. Otóż powiedziałem, że wspomnę o Gamescomie i to jest chyba ten moment, bo FarmCon jest okej, świętem farminga największym i tak dalej, ale
można powiedzieć, takim bardziej od strony technologicznej, to znaczy zawsze skupia się na nowościach, zawsze skupia się na nowych mechanikach, silniku, rozgrywce itp. itd., na usprawnieniach. Natomiast Gamescom to jest już typowo taka informacja bardziej szczegółowa, bardziej rozgrywkowa, demkowa, i demko grywalne na Gamescomie również się ma pojawić, także jeżeli możecie się tam stawić na miejscu, to prawdopodobnie będziecie mieli okazję sobie już we wczesną wersję Farminga pograć. Czy demo zostanie ogólnodostępne, czy stanie się ogólnodostępne? No pewnie nie, przynajmniej do tej pory nigdy tak nie było i chyba nie zanosi się na taką zmianę, bynajmniej do teraz jest o tym cisza, więc pewnie jedyną okazją do wczesnej wersji będzie tym razem Gamescom, i na Gamescomie również ma się pojawić dużo, dużo, dużo więcej informacji szczegółowych co do samej rozgrywki, więc może pojawią się jeszcze nowe uprawy, może coś o zwierzętach, może jeszcze więcej konkretów wypłynąć. Dobra, to wracamy do tego FarmConu nieszczęsnego trochę, z którego nie było transmisji, ale wielkie podziękowania dla osób, które ratowały sytuację i w jakiś tamkolwiek sposób udawało się te informacje w miarę na bieżąco dzięki nim przekazywać. To lecimy. Jak działa GPS i pracownik? Bo jak wiecie, do gry trafi GPS, a ten GPS jest trochę powiązany z pracownikiem, bo tutaj system został podzielony na dwie części. To znaczy, że mamy zwykłego pracownika, takiego, którego znacie z 22, tylko został on trochę odpicowany i ulepszony czymś na zasadzie cosplaya wymiksowanego z GPS-em, czyli ten pracownik będzie miał na chwilę obecną tam do dyspozycji chyba z dwa uwrocia, ale to się ma jeszcze zmienić. Ten system pracownika będzie automatycznie sobie rozpoznawał narzędzia, tak? Czyli w zależności od tego, co tam będzie podczepione, to on sobie sam wjedzie na pole, sam sobie gdzieś tam te ścieżki wygeneruje, no i po nich się będzie po prostu poruszał. Wszystko będzie obliczane na podstawie tam długości zawrotów, skrętów i tak dalej, i tak dalej. I najlepsza informacja jest taka, że według tego, co Giants mówi, to pracownik będzie mógł obsługiwać również pola łączone, edytowane, stworzone po prostu za waszą własną ingerencją, wygenerowane w jakiś tam sposób ręcznie, oraz te, które będą miały nieregularne kształty. I podobno teraz to dosyć sprawnie ma działać, ale co premierę to ma sprawnie działać. Natomiast no, teraz jest duża szansa, bo jeżeli ma działać tak jak cosplay plus GPS, powiedzmy, taki troszeczkę tam wymiksowany, nie do końca, ale coś na tej zasadzie, to jest duża szansa, że faktycznie to będzie dobrze działało. Otóż no, na gameplayu, na tym kawałku, który się pojawi, wyglądało to dosyć ciekawie, więc kwestia GPS-a i pracownika mniej więcej tak wygląda. No GPS, no wiadomo, no jak GPS, wersja uproszczona. Dlaczego taka? No dlatego taka, że musi działać też na konsolach, więc nie wymyślą nie wiadomo czego, tego co było w modzie, łącznie z ręczną regulacją, bla 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 bla, konfiguracją, dostosowaniem i tak dalej. No bo po prostu no, byłoby ciężko, tak? Więc jest wersja, jest jaka jest, pewnie będzie uproszczona, tak jak to było widać po tych liniach, ale jest, tak? Czyli no, wydaje mi się, że konsole w tym momencie no, powinny, że tak powiem, bić brawo, bo no cóż, no, będą mogły w końcu te osoby sobie pograć na jakimś normalnej w zasadzie no nie modzie, bo już tym razem to będzie w podstawce, będzie to zaimplementowane. Dobra, lecimy dalej. Co mamy dalej? Dalej mamy tworzenie pól ryżowych. Otóż okazało się, że tworzenie pól ryżowych będzie podobne do systemu, który pozwala tworzyć ogrodzenia, czyli bierzesz sobie jakiś tam punkt na mapie, stawiasz w wielu punktach tak jakby paliki, które będą generowały po prostu pola ryżowe o takim żądanym kształcie, jaki będziesz chciał, aczkolwiek wszystkie te, które tu były widziane, były po prostu po prostokącie lub kwadracie, więc nie wiem jak to będzie z porównaniem do ogrodzenia, czy faktycznie te kształty będą mogły tak wyglądać, no ale to zobaczymy, jakie linie będzie można po prostu wygenerować. Generalnie teren pod pole ryżowe powinien być płaski, no a sadzonki ryżu albo będzie można kupić, albo wyhodować sobie samodzielnie w szklarniach, co też na gameplayu było widać. Co mamy dalej? Dalej mamy działanie interaktywne półek i nowych, małych, tak jakby ilości, które będą w miejscach skupów. Otóż standardowo w skupach mamy, że tak powiem, rozładunki dużych ilości, czyli podjeżdżamy, wysypujemy przyczepę, dwie, ciężarówkę i tak dalej, tam są duże ilości, natomiast teraz gra ma taką jakby imersję stworzyć, gdzie będziemy mogli mniejsze, nawet pojedyncze jednostki w tym skupie zostawiać. To tak nie do końca było jeszcze wyjaśnione, bo osoba, która była za to odpowiedzialna, tak
próbowała trochę mówić, że podnosimy jakąś tam teksturę do góry, że to musi jakoś wyglądać, bo jak to będzie jeden pomidor, to żeby to wyglądało jak jeden pomidor, a nie płaski kawałek tekstury podnoszony i wkładany do jakiegoś naczynia, czyli donicy, kosza, palety, czy tam innego opakowania, czy jakieś tam wystawki małej sklepowej. Tam gdzieś na przebitkach będą widniały te miejsca. Szczerze, nie wiem, czy to jakaś tam będzie większa imersja, bo taki trochę Hofbergman chyba tam się wkradł, ale no zazwyczaj tutaj idziemy na ilość, czyli zależy nam na tym, żeby jak najszybciej się rozwinąć, a nie bujać się z jakimś jednym pomidorem po jakimś straganie. Ale dobra, to moja opinia. Może ktoś lubi tak sobie tam to wszystko na detale rozkładać. Co mamy dalej? Wznoszenie budynków. Otóż idąc śladem tego, co było związane z budową kolejki górskiej, to tutaj będzie podobnie z budowaniem na przykład domu gospodarza, czy też może innych obiektów, bo to jeszcze też tak do końca nie wiadomo, na co to zostanie przełożone. Otóż na pewno nie będą te takie gigantyczne ilości, jak były w kolejce. Tu będzie na pewno mniej, może będzie łatwiej, to zależy. Natomiast ten system budowania ma być troszeczkę taki rozdrobniony, to znaczy, że będą różne jakieś tam pułapy, że będzie jakaś tam cena bazowa zbudowana, będą różnego rodzaju, jeżeli chodzi o te kombinacje związane z rozbudową tego. Na ten moment zawsze te informacje farmkonowe są takie ogólne, pewnie więcej szczegółów czy gameplayu będziemy mogli sobie zobaczyć na Gamescomie. No i teraz najważniejsza rzecz, na którą chyba wszyscy czekali, czyli ta szczęsna lub nieszczęsna deformacja terenu. I tak deformacja terenu. Nie jest to deformacja gleby, nie jest to fizyka gleby, nie jest to coś, o czym wszyscy marzą i chcieliby, tak jak to było w Cattle and Crops, zakopywanie jak w SnowRunnerze, nic z tych rzeczy. Jest to zupełnie co innego, bazuje na innym rozwiązaniu i daje inne efekty. Otóż, jak działa deformacja terenu? Deformacja terenu będzie czymś, na co będą mogły wpływać warunki pogodowe, będą na to mogły wpływać też pory roku. To znaczy, że koła będą odkształcały mokrą glebę lub też nie odkształcały terenu, który glebą nie będzie. To znaczy, pierwsze informacje, które gdzieś tam się pojawiały, mówiły o tym, że ta deformacja terenu będzie działała na polach. Otóż okazuje się, że nie, bo później pojawiły się informacje, że deformacja terenu będzie działała w całym świecie, czytaj na całej mapie, w zależności od podłoża, czyli inaczej na asfalcie, czyli w zasadzie wcale, inaczej gdzieś tam na żwirze, gdzieś tam na jakichś takich polach, które są usytuowane i namięknięte na przykład w związku z warunkami pogodowymi, czyli jak będzie dużo padało, no to te odkształcenia, te ślady, te kolejne powinny być bardziej wyraźne, a jak będzie sucho lub też będziemy mieli zmarzniętą ziemię, no to to powinno być słabo widoczne, czyli każdy typ podłoża będzie tak jakby odkształcał się w swój zróżnicowany sposób, czyli nie jesteśmy ograniczeni tylko do pól, tylko w zasadzie ma to działać wszędzie, w tym też trzeba pewnie w to śnieg włączyć, no bo to tak na logikę. I ten zdeformowany teren nie będzie automatycznie znikał jak ślady, które znaliśmy do tej pory. Znaczy działa na zasadzie śladów, ale nie znika w taki sam sposób, czyli nie znika tak jakby automatycznie, tylko będzie jakiś tam powiedzmy bufor pamięci dedykowany na te ślady. I jeżeli jakby zapcha się, zostanie przekroczony, to dopiero wtedy te deformacje zaczynają znikać. Chyba że wcześniej na przykład je gdzieś tam przejedziemy jakimś pługiem albo zasiejemy w tym miejscu coś, no to wtedy ta deformacja terenu też zniknie. Nie jest to na co wszyscy, nie jest to czego wszyscy oczekiwali, na co wszyscy gdzieś tam wyglądali od samego początku i liczyli, ale wydaje mi się, że jest to, że tak powiem, no dobry krok do tego, żeby jednak coś więcej kiedyś z tym zrobić. Będzie też taka opcja, która będzie powodowała oblepianie się opon błotem i to błoto, które będzie pojawiało się na oponach pod wpływem jazdy, będzie stopniowo odpadało, czyli oprócz tego, że jadąc będzie ono tam znikało, to też jakieś tam strzępki, fragmenty będą się gdzieś tam odrywały. To chyba trochę na gameplayu, którymś tam było widać takie, oprócz tego, że był kurz gdzieś tam, który się mielił, to tam gdzieś od dołu, od opon gdzieś tam jakieś takie kawałeczki odlatywały, czyli coś tam się dodatkowego pojawiło.
No i deszcz. Deszcz, który gdzieś tam też w przeciekach się pojawiał, że został ulepszony. Okazuje się, że został ulepszony, będzie bardziej wyrazisty, bardziej intensywny, będzie bardziej widoczny w otaczającym świecie, będzie widoczny na maszynach, będą krople widoczne na szybach, będą krople widoczne na oponach, a jak przestanie padać, to stopniowo po prostu ta nawierzchnia i wszystko wokoło będzie sobie wysychało i wracało do normy. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo po wszystkich premierach Farminga i wszystkich zapowiedziach nauczyłem się już po prostu mieć duży dystans do tego, co Giants mówi względem tego, co dostaniemy w efekcie, bo często to wygląda tak, że mamy o czymś duży szum, wszystko fajnie, pięknie wygląda, ale nigdy nie jest dokładnie doprecyzowane, o co chodzi, a później się okazuje, że tak w zasadzie to dochodzi, ale tam trzeba taką gwiazdkę mało postawić, a później do tego dać opis na pół cztery, że nie dotyczy tego i tego i tego, nie działa z tym i z tamtym i tak dalej, więc wszystko, co mówi Giants, ja już z założenia dzielę na 3 i tak w zasadzie z tego na 3 to 1/3 biorę jako pewnik, a te 2/3 to tak zobaczymy po premierze i to wam też radzę, żeby tak do tego podchodzić. Dobra, lecimy dalej. Co mamy dalej? Tutaj się posłużę takimi zrzutami, które gdzieś tam się pojawiały zarówno na Farmconie, jak i gdzieś tam w materiałach, które później wypływały po tym Farmconie, więc no jakość jest taka, jaka jest. Na szybko to zrobiłem, bo było tego sporo, a chciałem po prostu wam ten odcinek zrobić jak najszybciej, żeby podsumować ten Farmcon, bo jak słyszę, że FS25 to jest FS22 i tylko shader i mgłę dodali, no to trochę więcej jest chyba tego, ale to sobie jak będzie się komuś chciało ten odcinek obejrzeć, to się dowie. A jak nie, no to nadal będzie twierdził, że to jest FS22, więc powodzenia życzę. Dobra, co się zmieniło pod kątem tego, co było jeszcze przy modowaniu na Farmconie? Otóż, jeżeli chodzi o dolne cięgła, to teraz na dole będą się pojawiały kule, czyli będą dodawane automatycznie. Mają też być różne rodzaje, więc mały bajer, ale zawsze coś tam wprowadza. Jeżeli chodzi o światła, no to światła się zmienią i to dosyć znacząco, między innymi dzięki temu, że będą cienie obliczane, czyli będą łączone tak jakby. Tutaj macie pokazany zakres, powiedzmy, działania i te światła, jeżeli będą skierowane w podobnym kierunku i włączycie jedne, włączycie drugie, to tak jakby ten promień świetlny na siebie się będzie nakładał, czyli duże światła po prostu będą automatycznie łączone. Tam gdzieś na jakimś tam dalszym screenie to będzie lepiej widoczne. Też jest teraz taka informacja, że w tych światłach, tutaj macie te wszystkie rozłożone na części pierwsze, mają się po prostu pojawić takie tekstury emisyjne, które będą taki glow emitowały i będzie po prostu tych świateł, tych struktur w świetle będzie więcej. To widać tutaj doskonale, widać też fajne odbicia tutaj na tym lakierze, ale o lakierze później, bo tam też się będzie pojawiało. Natomiast tutaj widać, że na lusterkach pewnie szału nie będzie, lusterka będą w podobnym układzie tak jak były. Co mamy jeszcze? Mamy jeszcze zmienny rozstaw dolnych cięgien, czyli w zależności od tego, czego będziecie używać, to zobaczcie, macie tutaj kategoria 2, 3, 4 i tutaj macie pokazane różne punkty, jeżeli chodzi o te rozstawy, no i że te narzędzia będą definiowały w części, w którą kategorię tam będą wpadały, to tutaj też taka informacja się pojawiła o tych nowych konfiguracjach. Tu mamy GPS, czyli to, o czym mówiłem, są wymalowane linie, po tych liniach sobie zasuwamy, macie włączony znacznik, że GPS jest aktywny, wszystko się ładnie z automatu zaczytało, znacznie ułatwia pracę i no, nie będziecie zostawiać na pewno pomijaków dzięki temu. Tutaj mamy układ tego, jak pracownik traktuje pole. To znaczy, zobaczcie, że to pole takie no, kwadratowe ani prostokątne nie było, czyli mamy tutaj kawałek ścięty, tutaj mamy kawałek jakiś taki trapez i to mamy dokończone. I zobaczcie, że na początku wygenerował sobie ścieżkę naokoło, zrobił objazd naokoło, później sobie wygenerował takie linie, którymi się poruszał i na końcu sobie ładnie skończył centralnie gdzieś tam tutaj na środeczku, na wideo to było widać, więc no jakby nie mówić, zapowiada się dosyć obiecująco. Zobaczcie, że mieliście taki oto zestaw, więc no ładnie obcięty przy drodze, ładnie obcięty z tej strony, więc zobaczymy w praktyce, czy nie będzie się wieszał, jak się będzie zachowywał i czy faktycznie no to zostało usprawnione tak jak nam się to teraz pokazuje, więc no, jak zwykle premiera wszystko zweryfikuje. Tutaj macie jeszcze pokazane, jak to będzie działało, w jaki sposób sobie to będzie generował ten pracownik. No, jak ktoś się bawił cosplayem, no to chyba nie trzeba nic mówić, takiego typu tematy są mu znajome.
ale najważniejsze jest to, że to działa. Nawet jeżeli to będzie w najprostszej formie, jakiej się da, to na pewno będzie lepsze w stosunku do tego, co było do tej pory. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tutaj też macie potwierdzenie tego, że tą zasadą, czyli ten objazd naokoło plus wygenerowanie w zależności od szerokości roboczej tych pasków wszystkich, no to jak widać, że zobaczcie, jakie są kształty tych kul, a tym bardziej to na przykład. Więc jak widać można coś z tym zrobić, a co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Kwestia nawodniania pola. I teraz taka informacja, bo ja sam też podałem taką informację kiedyś, że żeby tylko nawodnianie pola nie wyglądało tak, że podejdę, nacisnę R, a jak nacisnę R, to wyskoczy taki komunikat i będzie na pełni. No tak, tak jest, bo jak widać pojawia się tutaj pompa, mamy pole. Przy okazji możecie zobaczyć, jak będą wyglądały wszelkiego rodzaju okienka, które będą wyskakiwały, taki trochę Nvidia GeForce Experience mi się kojarzy, jeżeli chodzi o wygląd, ale to tak moja opinia. Dobra, i teraz co tu się zadziało? Otóż tu macie stan 0, czyli pole nie jest nawodnione, tu macie stan taki powiedzmy w połowie, a tu macie stan full. I zobaczcie jedną ważną rzecz. Mamy godzinę 16:41 i czas na 0,5. W ogóle to cały czas jak widzę tą ikonkę, to mi się YouTube zielone kojarzy, no ale dobra. I teraz co mamy dalej? Tutaj mamy 16:41, czas na 0,5 mamy jeszcze i tyle, ale już tutaj mamy 17:20 i mamy full, czyli no napełnianie jednak troszeczkę trwa. To nie jest tak, że ta woda jest sekunda i mamy to napełnione. Poza tym też zobaczcie, że zmienia się też tak jakby struktura tej wody i kolor, bo ona teraz traci napełnianie, jest taka jakby no przez wiatr tutaj trochę tam no poszarpana, natomiast tu dostajemy taką gładką napełnioną taflę, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o napełnianie wody, bo na gameplayu tak to było przeskoczone, nie do końca było wiadomo, o co chodzi. Jeżeli jesteśmy przy wodzie, no to jeszcze deszcz. I teraz słuchajcie, jeżeli chodzi o ten deszcz, to mają się pojawiać rozpryski deszczu, ma się pojawiać mokra nawierzchnia, którą tutaj widać. Będą mokre pojazdy, będzie ciemniejszy kolor zarówno tych tekstur, jak i opon w pojazdach. Będzie też więcej odblasków, będą krople na szybach. I to są rzeczy, które już były widoczne, które wam mogę pokazać. Zobaczcie, no ewidentnie ten asfalt jest mokry i ciemny, to widać. I tutaj bardzo ładnie się świeci. Ja czekam na taki efekt, który nie wiem, czy tu będzie. Ale jak tu będą chmury i tu będzie padał deszcz, a tam będzie gdzieś tam daleko słońce, to jak przestanie padać, a jeszcze nie wyschnie, to chciałbym, żeby to się fajnie na słońcu odbijało, żeby tak trochę raziło w oczy. No ale to może są moje pobożne życzenia, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Potwierdzenie tego, że krople będą na oponach, proszę bardzo, tutaj. Wszystko jest ładnie widoczne, opona jest ciemna, jest mokra, zobaczymy, jak to będzie fizycznie. Tu macie potwierdzenie tego, że krople na szybach się gromadzą. Nie wiem, jak będzie z wycieraczkami, nie zostało to pokazane, nie zostało to poruszone, przynajmniej ja się do tego nie dokopałem, a w sumie szkoda, bo fajnie by było, jakby naprawdę zostawał tutaj czysty ślad, a na dole dopiero po wyschnięciu te krople ginęły, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co do tych opon, które oblepiają się błotem, to tu macie stokową, czystą oponę, nieoblepioną błotę, tu macie taki wariant zabrudzony, czyli taki lekki, który był, można powiedzieć, w farmingu 22, i tu będzie zaraz kolejny stadium tej opony już takiej oblepionej błotem i podczas jazdy generalnie te cząsteczki powinny się gdzieś tam chlapać, odrywać delikatnie, gdzieś tam jakieś tutaj kawałki takie powinny się pojawiać, no i ta opona się będzie samoczynnie czyściła. Prasowanie i uzupełnianie tego wszystkiego, co do prasowania będzie potrzebne, czyli tam sznurek, siatka, folia, co tam sobie będziecie chcieli. Został system tradycyjny, jaki był znany do tej pory, ale został też system w zależności od tego, jak się będzie ładowało, dla pasjonatów albo masochistów ładowania palet, czyli tu macie materiały eksploatacyjne, tutaj macie informację, że brakuje tych materiałów eksploatacyjnych, więc bierzecie to na paletkę, podjeżdżacie, animacja pokazuje Rani Wrap, czyli ta firma, która została ostatnio ogłoszona jako partner, która będzie tutaj firmowała te materiały eksploatacyjne, no to tutaj będą sobie znikały te opakowania i po tej stronie będzie się zapełniał wam pasek postępu, czyli macie teraz w tym momencie 7:12, a tutaj macie 4:4, jeżeli chodzi o drugi element eksploatacyjny. Więc tak wygląda teraz prasowanie. Troszeczkę się zmieniło, dużo osób narzeka na to, że zbyt sterylna i zbyt kanciata jest tabela na krawędziach, powinna być bardziej spłaszczona, obła i tak dalej, no ale to wiadomo, każdy ma swoje zdanie na ten temat. Lecimy dalej, bo jeszcze trochę tego zostało, dlatego dopiero teraz ten materiał wrzucam, bo jak widzicie, jest tego sporo.
Pokosówka McDona, więc to już chyba nie trzeba tłumaczyć, o co tu chodzi. Znaczy, może trzeba tłumaczyć, o co chodzi, bo widziałem już takie komentarze: o Boże, a co to za gówniany czerwony kombajn w tym Farmingu 25 będzie. Otóż to nie jest gówniany czerwony kombajn, tylko to jest pokosówka McDona i jak widać, ona tutaj nic nie muci, tylko tą przystawką sobie kosi. Jak skosi ten rządek, to będziemy potrzebowali, o proszę bardzo, jeszcze jednej przystawki McDona, która wygląda tak i ona będzie dopiero nam pozwalała wymucić z pokosu. Otóż, panie, po co to komu? Przecież to można od razu przez kombajn. Można przez kombajn, ale jak możecie się domyślać, za takim rozwiązaniem będzie pewnie oponował jakiś bonus procentowy, jeżeli będzie chodziło o to, co uda nam się z pola uzyskać. Co będziemy mieli dalej? Dalej będziemy mieli informacje związane z silnikiem, czyli tutaj mamy informacje co do tego, jakie będzie cieniowanie względem tego, co było do tej pory. Otóż te wszystkie cień 6 bła będą miały inne odbicia, będą miały inne renderowanie, będą rzucały inne cienie, ale to będzie widać gdzieś tam w dalszych materiałach. Co mamy dalej? Dalej mamy tą mgłę, czyli teraz mgła będzie niejednolita i gęstość będzie różna. Przy zbiornikach wodnych, przy ciekach, przy gdzieś tam dolinach będzie się zmieniała w zależności od pogody, w zależności od pory dnia, czyli może to nie będzie tak, że będzie wkurzała i trzeba będzie ją od razu wyłączyć, bo będzie wszechobecna i każdy będzie miał jej dosyć. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Co do tych boskich promieni i mgły wolumetrycznej, no to już było dużo, więc buzi widzę w tym tęczu też się pojawi. Jak widać, efekty będą no spoko, bo wiadomo, jak słońce będzie się chowało tutaj za tą nogą tego zbiornika, no to tutaj w tym miejscu się pojawia cień, tak? Czyli tak na logikę, no działa to dosyć ciekawie, czyli generalnie będąc postacią, stojąc tutaj, wyglądając w tym miejscu, tu będziemy mieli cień, a jak wyjrzymy w tym miejscu, no to powinno uderzać w nas stąd słońce. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości, bo tak jak mówiłem, zapowiedzi zapowiedziami, a życie życiem. Oświetlenie wolumetryczne dla małych lokalnych świateł typu właśnie lampy uliczne, jakieś sygnalizatory, jakieś tam mniejsze pojazdy i tak dalej, czyli te snopy światła również zostały poprawione, rozproszone na krawędziach, to już nie wygląda tak chamsko, nie odcina się takim jakimś tam trójkątem. Fajnie może też wyglądać mgła, to znaczy mgła już gdzie będzie jasna, jak widać tutaj po światłach, snop światła się dosyć fajnie rozprasza, im bliżej pojazdu to światło jest bardziej wyraziste, im dalej tym staje się coraz bardziej rozproszone i o wysokości tutaj tak jak tak zwane odcięcie lampy pojazdu też jest widoczne, więc zobaczymy, fajnie też we mgle mogą wyglądać koguty, zobaczymy co z tego wyjdzie. Co mamy dalej? Dalej mamy dynamiczne cienie chmur, czyli to co udało też mi się gdzieś tam na tych pierwszych skrzyniach wypatrzeć, że były takie plamy i to ewidentnie wyglądało właśnie na coś takiego, czyli to się bardzo fajnie naturalnie przesuwa, tam gdzie świeci słońce to świeci słońce, tam gdzie są chmury to są chmury i tak dalej, i tak dalej. Co mamy dalej? Dalej mamy miękkie cienie, to znaczy, że te cienie nie są już takie chamskie, ostre, że mamy tutaj słupek, a tu mamy taki czarny pasek, bo to jest cień. Otóż nie, to się podobno zmieniło, znaczy widać, że się zmieniło na plus. Tutaj mamy ten cień taki bardziej ostry, a im dalej idziemy w tą stronę, zarówno te krawędzie tutaj, jak i ta krawędź tutaj zaczyna się po prostu rozmywać. Czyli to jak najbardziej na plus. I jeżeli chodzi o te cienie w pochmurny dzień, no to też stają się miękkie. Powiedzmy, że tu macie ostre słońce, gdzieś taki, gdy po prostu słońce jest na horyzoncie w takim miejscu, gdzie te cienie są ostre i wyraziste, a tu macie to samo ujęcie, gdzie po prostu albo chmury przysłonią słońce, albo to słońce będzie operowało mniej, więc te cienie staną się bardziej miękkie. Więc to też jak najbardziej na plus, wydaje mi się. Będą też poprawione jakieś tam artefakty, bo wiem, że takie czasami się pojawiały, czasami chamskie ząbkowania, a zwłaszcza na maszynach, co mnie strasznie irytowało, to przy kombajnie chyba na rurze coś takiego występowało, o ile o to chodzi, ale no rzekomo ma być coś tam poprawione i mają być też dodane cienie do obiektów, które nie rzucają cienia. Głupie tłumaczenie, ale wydaje mi się, że chodzi o to, że tak jak tutaj macie słońce, tak jak tutaj macie cień, bo pochodzi on z tej strony, natomiast tutaj mamy sytuację, gdzie tu nie mamy tak jakby cienia na powierzchni, bo świeci słońce, ale słońce świeci tak jakby z tej strony, tak? Więc to, co jest tutaj, wszystko jest tak jakby zacienione, to znaczy to, ta strona tego płotu dostała inny kolor niż tak jakby ta strona tutaj, która jest oświetlona. Tak jakby to nie rzuca cienia, ale już kolorystyka jest inna, więc
Takie pierdoły, bzdury, ale jednak zawsze coś na plus. Łączenie cieni pojazdów i świateł pojazdów, no to tutaj to możecie fajnie zobaczyć, jak te dwa pojazdy podjechały do siebie i te wszystkie cienie się nakładają. Tu, gdzie mamy gąsienicę, tu, gdzie ona się kończy, to jest odcięcie cienia. Tam, gdzie jest błotnik, to wszystko z tyłu jest tutaj ciemniejsze. Tutaj też widać te rozszczepienie, jeżeli chodzi o stopień światła, a tutaj już wszystko to, co jest z boku, to już gdzieś tam sobie z tyłu księżyc generuje. Poza tym, no księżyc, jeżeli chodzi o księżyc, to też został poprawiony, o tym za chwilę. No i ta nieszczęsna, interaktywna symulacja zachowania się wody nazywa się prawie jak tytuł pracy jakiejś doktorskiej, więc okej, dobra, ten ciągnik się nie będzie zapadał, nie wiadomo jak, nie będzie w stanie w tym utknąć, jakaś tam fizyka wody się pojawiła, wygląda jak wygląda, no lepiej jak jest, gdyby jej nie było. Wiem, że dużo osób mówi, że o Jezu, że to słabe i tak dalej. Dobra, wróćmy do sedna, czyli to jest gra o rolnictwie, a nie o... To nie jest SnowRunner, że tak powiem, no ale dobra, no różnie. Różne są opinie. No i tutaj mamy tą zasymulowaną deformację, jeżeli chodzi o tą glebę, o ten teren, który będzie na mapie. No i właśnie tutaj się pojawiła wtedy informacja, że mapowanie będzie dotyczyło pól, czyli dla pól, tak? Ale później w rozmowach na FarmConie okazało się, że będzie dotyczyło też innych miejsc. Wpływa na symulację fizyki, no właśnie, na symulację fizyki, a nie na fizykę. I dynamicznie będzie się dostosowywał do opon i rodzaju rozgrywki. Czyli przejechaliśmy sobie w tą stronę. Jeżeli przejedziemy po tym pługiem, jeżeli przejedziemy po tym kultywatorem, jeżeli zasiejemy na tym, to generalnie powinno zniknąć i przyjąć teksturę taką ostateczną narzędzia, którego używamy. Co z tego będzie, potestujemy, zobaczymy. Kolejna informacja, fizyczna kalibracja. Jest tutaj sprzęt, który wyłapuje kolory z prawdziwych maszyn i przekazuje do gry, czyli kolorystyka będzie taka, a nie inna. Otóż dużo osób już krzyczy, że strasznie oczojeb tego jest ten farming, jeżeli chodzi o gameplaye. W przypadku 22 kiedyś też taka zadyma trochę na wstępie była, później te kolory zostały skorygowane, ale czy tutaj tak jest, nie powiedziałbym. No to jest intensywnie, jest dosadnie, ale wydaje mi się, że to jest zasługa cieniowania i oświetlenia, a nie tego, że kolory jakoś tam zostały bardzo skręcone. Zawsze będzie sobie to można później zmienić, nie ma tutaj w tym jakiegoś tam większego problemu. Tu jest ciekawa informacja, bo pojawia się warstwa lakieru bezbarwnego, czyli tutaj mamy tą część główną, tutaj mamy podkład, tu mamy bazę, a tu mamy tą część bezbarwną. I co jest najciekawsze w tym wszystkim, że na tej warstwie jakby ostatecznej, górnej, będą się gdzieś tam będzie się osadzał brud, będzie się osadzał śnieg. Tutaj w tak głęboką, powiedzmy, rysę będą wchodziły jakieś tam zarysowania, te płytsze, jeżeli chodzi o zniszczenia, czy tam jakieś tam skazy, ale też będą rysy głębokie, które będą wchodziły aż w podkład, prawie, że tak powiem, aż do mięcha, tak? Czyli tutaj taka ciekawa dosyć informacja się pojawiła, jeżeli chodzi o wygląd pojazdów. I tu mamy porównanie, czyli tu mamy lakier standard, czyli to jest to, co tak w zasadzie mamy we farmingu 22. Trochę się tam coś odbija tutaj delikatnie, ale szału nie robi. A dla przykładu tutaj macie wersję, proszę bardzo, no tu już się konkretnie odbija, tak? Tutaj już to jest fajnie widoczne. I były przeważnie to na tych screenach można to było zauważyć, że to dosyć fajnie tutaj robiło robotę, dawało odbicie, dawało połysk. Wyższa rozdzielczość terenu, mapowanie, przemieszczania, dobra, to są takie tam informacje bardziej techniczne. Księżyc. Księżyc się w końcu poprawił, nie jest już takim kółkiem o jak tutaj, czyli troszeczkę dostał poświaty, troszeczkę glow dostał takiego. No i gwiazdy, w końcu pojawiły się gwiazdy, w końcu nie będzie nudno, więc to też na plus, niby pierdoła, ale zawsze coś tam poprawi. Jeżeli chodzi o zboża, to też na pewno się poprawiło, bo jest dwustronne renderowanie. Jest tak jakby na tych cienkich obiektach jest mniej tych elementów, czyli tak jakby zagęszczono tak jakby to wszystko. No tego tutaj nie widać, nie mam tego drugiego screena, na którym było widać te korzenie, ale mniejsza z tym. No widzieliście już na pewno na tych wszystkich poprzednich screenach, że to zboże wygląda znacznie lepiej, jest dużo bardziej gęste, dużo bardziej powyginane, kłosy są skierowane w różne strony, ma takie dołki, przegięcia, zadolenia. No nie jest to Terra Life, gdzie mamy gdzieś tam, że tak powiem, sprasowane przez wiatr i legnięte z zboża, ale zawsze jest to na plus. Pamiętajcie zawsze o jednej rzeczy. Jeżeli chcecie jakiejkolwiek zmiany we farmingu, to musicie mieć z tyłu głowy to, że ta zmiana musi być dostępna zarówno na PC, jak i na konsoli. Jeżeli coś jest bardzo skomplikowane, jeżeli coś wymaga większych zasobów obliczeniowych,
większych skryptów, to od razu miejcie to już w głowie, że pewnie się nie pojawi, bo konsole temu nie podołają lub nie będzie można tego na konsolę przenieść. To taka cenna uwaga ode mnie. Wirtualna tekstura dla terenu, czyli lepsze renderowanie terenu, zwłaszcza mapowanie, przemieszczanie i paralaksy. Czyli paralaksa jest usprawniona, wszelkiego rodzaju odkształcenia i jeżeli chodzi o mapowanie, to też tutaj jakieś tam zmiany zachodziły. Nie będę się w detale techniczne wgłębiał, bo raz, że się na tym nie znam, a dwa, że no, nie o to chodzi. Jeżeli chodzi o drogi, to też się pojawiła taka fajna informacja, bo tutaj macie drogę taką bardziej od linijki, a tutaj macie, jak to może wyglądać, czyli górki, dołki, te linie, które zostały tak jakby tutaj na tym wzniesieniu namalowane, też są takie poprzekrzywiane. Jest troszeczkę mniej estetycznie, nie jest sterylnie, nie jest to takie wszystko od linijki, nie jest to odciśnięte i bardzo dobrze to wygląda. Tu macie przykład tego, jak wygląda wyjazd z drogi gruntowej na drogę asfaltową, zostają ślady, fajnie to się wszystko odciska, przenosi, roznosi i z czasem zanika. Im dalej jedziemy, tym to wszystko tutaj zaczyna zanikać. No i na koniec jeszcze jedna rzecz, czyli wtapianie się w teren. Otóż tak jak tutaj widać, jeżeli coś zostało nałożone, w tym przypadku jakieś tam wartki strumień, to usunięto przejścia między terenem a obiektem. Czyli jeżeli coś było terenem tutaj, powiedzmy na tej granicy żółtej, a coś było obiektem nałożonym, tak jak tutaj, na przykład jakieś skałę, czy jakaś tam rzeczka, kałuża, staw, czy cokolwiek, to po prostu zostało to tak zrobione, żeby to wszystko się na krawędziach ładnie w ten teren wtapiało, zatapiało, a nie gdzieś tam wystawało i sterczało, żeby się o to nie potknąć. Okej, starczy gadania, ode mnie to tyle, na razie, cześć.